Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne ryby na czytaniu ogólnym na miesiąc luty bieżącego 2022 roku. Dzisiaj zrobimy sobie rozkładzik przy pomocy Arcanum Tarot. Talia trochę sfatygowana, bo cały czas z niej korzystam, to jest moja ulubiona talia. Jeżeli karty Wam się spodobają, możecie sobie kliknąć w link pod tym filmem, przeniesie Was na stronę, gdzie można bliżej zapoznać się z każdą z talii. Później wybierzemy sobie przesłanie aniołów, kartę z taką afirmacją, przesłaniem właśnie od istot anielskich. No i na sam koniec klucz anielski, tak? Czyli taka puenta, podsumowanie tego czytania, jedna myśl, która być może będzie Wam towarzyszyć w miesiącu luty. Przypominam, że czytanie jest ogólne, nie z każdym zarezonuje, jest to zupełnie normalne. Zachęcam, żebyście dodatkowo odsłuchali film ze swoim znakiem ascendentalnym. Być może tam znajdziecie dodatkowe wskazówki, które uzupełnią to czytanie. Link do strony, gdzie taki znak możecie sobie obliczyć, również macie pod tym filmem. A teraz przechodzimy już do czytania. Karty były tasowane. Teraz je tylko przekładam. Już patrzymy, kochane rybki, co tam luty dla Was ciekawego zapowiada. Energia, z jaką ryba wkracza w miesiąc luty. Paś denarów. Co pomaga bądź przeszkadza? Sześć buław. Mam karty odwrócone. Coś mi tu nie gra. Lecimy dalej. Wasze działania w miesiącu lutym. Trzy buławy. Co lub kto odchodzi do przeszłości? Król mieczy. O kim, o czym rybka będzie myśleć? Co planować, co analizować w lutym? Dwa kielichy. Połowa miesiąca. As kielichów. Wasze nastawienie na to, całą tą sytuację, czyli wy jak wy czujecie i postrzegacie to wszystko. As denarów. Czynniki zewnętrzne, przyjaciele, znajomi, rodzina. Rycerz buław. Wasze obawy bądź nadzieje. Dziewięć denarów. I kochani, koniec miesiąca. Rydwan. W tle czytania macie siedem mieczy. Siedem mieczy. No, piękne karty. Teraz pytanie, czy macie się, tutaj karty mówią, czy macie się z czymś pośpieszyć, czy nie ukrywać jakiejś informacji, czy uważać na osobę jakąś przebiegłą, która być może no, ma jakieś niecne zamiary względem Was. Uważać na kłamstwa, na dezinformacje, unikanie zobowiązań, wywiązywanie się z jakichś umów, dotrzymanych obietnic. No dobrze. Jesteście w energii pazia denarów, czyli denary to praca. Najpierw zaczniemy sobie od spraw zawodowych. Praca, ale też szkolenia, kursy,
praca z dziećmi, przygotowanie do jakiegoś nowego zajęcia, jakieś drobne inwestycje, nowe pomysły zawodowe, nowe ścieżki zawodowe. I tutaj te ryby, które mają pracę, myślę, że jakieś dodatkowe funkcje zostaną Wam przyznane, bądź zostaniecie wyróżnieni, nagrodzeni jakimiś bonusami. Tutaj może być podwyżka, premia, jakaś nagroda, wygranie jakiegoś konkursu, zdane jakieś egzaminy, zaliczenia i tak dalej. Szóstka buław, czyli powodzenie, tak, wygrana, zwycięstwo, odniesienie sukcesu, takie publiczne docenienie Waszych zasług. Może szef pogratuluje, może koledzy, koleżanki w pracy. Więc tutaj widać, że fajnie, będziecie zadowoleni i te pozytywne emocje będą trwać przez cały miesiąc. Takie spełnienie zawodowe, poczucie, że coś Wam się udało, że jesteście zadowoleni, że coś osiągnęliście. Jeżeli dodatkowa praca, myślę, że też odnajdziecie się tutaj w tym zajęciu. Poradzicie sobie ze wszystkim, więc nie martwcie się, wszystko będzie dobrze. Tutaj widzę taki Wasze zamiary, trzy buławy, tak? Czyli kariera zawodowa, ta droga na szczyt, podjęcie jakiegoś wyzwania, zadecydowanie w jakiejś kwestii, tak? No i oczywiście nadzieja na to, że Wasze plany się powiodą, że ta ścieżka zawodowa, no, wygląda na przyszłość obiecująco. Osoby, które prowadzą własną firmę i wprowadzają jakieś nowinki, bądź chcą zainwestować jakieś nieduże pieniądze, ewentualnie zatrudniły kogoś na jakiś staż, praktykę, na jakieś, przeprowadziły jakieś szkolenia, bądź brały udział w jakimś konkursie, być może tutaj jakieś może być powodzenie, nagrody i, tak jak powiedziałam, satysfakcja, że coś się udało, jakaś transakcja przebiega sprawnie, nawiązane nowe kontakty handlowe, biznesowe, być może jakieś podróże, wyjazdy, wycieczki, bądź współpraca międzynarodowa. Więc trzy buławy, nie wracacie do tego, co było. Widać, że już decyzja została podjęta, idziecie do przodu, tak? Idziecie za tą dobrą passą, jakiś tutaj nowy początek, jakiejś inwestycji. Oczywiście ryby, które szukały pracy, tą pracę znajdą, zaczną od lutego, będą z tej pracy bardzo zadowolone. Praca z dobrymi perspektywami na przyszłość i na pozycji głowy dwa kielichy, czyli takie porozumienie, tak? Odpowiadają Wam warunki, umowa, fajna atmosfera w pracy. Dobrze się dogadaliście, umówiliście z pracodawcą i no, jesteście zadowoleni. Do przeszłości odchodzi król mieczy, więc tutaj wcześniej musiała być jakaś rozmowa bądź podjęta przez Was decyzja. Może odpowiednio szukaliście jakiegoś ogłoszenia, ewentualnie wykorzystaliście w pracy swój pomysł, swój projekt. Zawdzięczacie to głównie swoim pomysłom, swojej wiedzy, swoim umiejętnościom. Mogła być też u niektórych współpraca z wodnikiem, wagą bądź bliźniakiem, jakimś mężczyzną po 50. No nie wiem, niektórzy może zrezygnowali, może podjęli decyzję, że odchodzą, że coś zmieniają, idą pracować na własny rachunek, bądź przystępują do jakichś egzaminów, jakichś testów, które umożliwiają, otwierają jakby nowe drzwi do kariery zawodowej. Więc to już jest za Wami. Takie zastanawianie się, tutaj też jakaś biurokracja, załatwianie jakichś papierów, dokumentów. Jak już mnie znacie, ja Wam zawsze mówię różne wersje, żeby każdy z Was coś tam, chociaż troszeczkę z tych kart sobie dla siebie wziął. Połowa miesiąca rewelacyjna. No a z kielichów mówi o tym, że naprawdę jesteście zadowoleni, tak? Spełnieni, że czujecie się spokojnie, dobrze. Pojawiają się jakieś szanse, które warto wykorzystać. Pojawiają się jakieś nowe propozycje współpracy, że ta współpraca przebiega prawidłowo, wedle Waszych oczekiwań. Jesteście zadowoleni, jeżeli chodzi o finanse, czyli tutaj zobaczcie, a z denarów, a z kielichów, czyli szansa zarobienia dużych pieniędzy, odniesienia naprawdę jakiegoś sukcesu. Możliwość podpisania konkretnych jakichś umów, kontraktów, bądź dopięcia jakiejś transakcji, podróży, wyjazdu. Mamy tutaj trzy karty, więc niektórzy albo pracują gdzieś w transporcie, często wyjeżdżają
biznesowo, tak? Podróżują po kraju, po świecie, dojeżdżają być może gdzieś za granicę do pracy, bądź po prostu ciągle są w ruchu z transportem, coś związane z turystyką, tak? Z przewozem osób i tak dalej, przewóz towarów, każdy z Was tam wie, co robi. Więc tutaj być może ta podróż będzie możliwa, ewentualnie w ogóle wyjazd bądź powrót z zagranicy do kraju, bądź wyjazd za granicę do pracy, tak? Nastawieni jesteście na duże pieniądze, więc te Wasze czynniki wewnętrzne, as denarów, chcę zarobić, chcę się dorobić, chcę mieć fajną pracę, chcę stanąć na nogi, nie chcę się martwić o swoją przyszłość, przyszłość swojej rodziny, swoich dzieci, chcę mieć pewne stanowisko pracy, chcę zarobić pieniądze, zainwestować być może w coś, jeżeli tutaj jest firma, tak? Te osoby, które zaczęły pracę i na razie są na okresie próbnym, być może spośród wielu kandydatów to Wy zostaliście wybrani, może był jakiś konkurs ofert, też tak może być, no dążycie do tego, żeby pracować tam na dłużej, tak? Podpisać umowę o pracę, stałą umowę na przynajmniej rok. No i jesteście ogólnie zadowoleni. Chcielibyście tutaj dojść do porozumienia i takich jakichś polubownych spraw, żeby zrealizować się, tak? Żeby te kontakty zawodowe przebiegały miło, sympatycznie, korzystnie dla każdej ze stron. Z zewnątrz mamy rycerza buła, więc to może być jakiś zodiakalny lew, ale może być też baran, strzelec, bądź zupełnie ktoś inny. Mężczyzna bardzo zaradny, sprytny, pewny siebie, pracowity, wiedzący czego chce. I teraz albo to jest osoba, która proponuje Wam współpracę, albo to jest po prostu możliwość tego wyjazdu bądź współpracy z jakąś firmą transportową świadczącą jakieś usługi wyjazdowe. Ktoś chce Wam pomóc bądź chce się u Was zatrudnić. No nie wiem, ale tutaj widzę, że otoczenie Was wspiera, tak? Motywuje nawet do pracy, pomaga. Może trzeba gdzieś wyjechać, może trzeba się przeprowadzić, może będzie umożliwiony samochód służbowy. Wasze obawy, nadzieje, dziewiątka denarów, no właśnie, czy będzie tak fajnie, jak jest obiecywane, że ta dobra passa będzie trwać? Co z mieszkaniem też, jeżeli tutaj wyjeżdżacie gdzieś za granicę, czy się tam odnajdziecie, czy sobie z tym wszystkim po prostu poradzicie? No i czy zarobicie te pieniądze, tak? Zwłaszcza tutaj osoby, które w jakiś własny biznes poczyniły jakieś inwestycje, bądź nawet starały się o jakieś pożyczki, kredyty, dofinansowania i czy te pieniądze po prostu się zwrócą, tak? Czy zarobią na siebie, ta inwestycja będzie korzystna. Kończycie miesiąc kartą Rydwan. Rydwan jest to karta, która mówi, że odnosicie sukces, jeżeli sami tego swojego biznesu dopilnujecie, czyli musicie po prostu panować nad wszystkim, mieć pod kontrolą, przypilnować wyjazdu, osobiście zająć się jakimiś sprawami, z determinacją taką podejść do wszystkiego i trzymać rękę na pulsie, tak? Nadać kierunek tym swoim wizjom, tym swoim celom zawodowym. Jeżeli utrzymacie ten poziom jak do teraz, no to będzie dobrze. Tutaj osoby, które gdzieś tam właśnie, mówię, jakieś firmy transportowe, jakieś samochody w leasing, kupno, sprzedaż, coś takiego tutaj też jest możliwa. Taka sytuacja, jeżeli chcecie jakieś samochody w leasing wziąć, bądź nie wiem, zająć się jakąś współpracą, coś z osobami mobilnymi, bądź motoryzacją, jest tutaj też dobra współpraca, tak? Tylko no, sami musicie tego chcieć i musicie sami jakby ukształtować to wszystko, coś zaproponować, wybrać, dopilnować, tak? Rydwan zawsze dowozi do sukcesu, ale trzeba po prostu no, te konie dobrze poprowadzić. Wbić w nawigację odpowiedni kierunek, no i niech jadą. Dobrze, kochani, fajny miesiąc. Uważajcie tylko na tą siódemkę mieczy w tle, bo to może być jakieś oszustwo, może być jakiś pośpiech, który jest wskazany bądź niewskazany, nie wiem. Róbcie swoje, bez względu też na to, co tam piszą, mówią i tak dalej. Nie przejmujcie się tym w ogóle. Co w uczuciach? W uczuciach może pojawić się ktoś nowy, może pojawić się ktoś, kogo traktujecie na poważnie, zwłaszcza ryby, które są po rozwodzie, bądź jakimś
rozstaniu, rozczarowaniu związkiem, gdzie partner no może skrzywdził, partnerka zachowała się nietaktownie, nie tak jak to, jak powinno wszystko być, jest jakieś poranienie, jest jakaś uroza, jest jakiś dystans i taka ostrożność w podchodzeniu do nowych relacji. Więc tutaj te osoby bardzo takie troszeczkę poranione, skrzywdzone, no wyjdą jakby ze swojej skorupki. Tu może być panna, tu może być rak, może być lew, ale zupełnie też ktoś inny, może wodnik. Nie ukrywajcie się na pewno przed światem, mówię o tym siódemka mieczy, ale też nie śpieszcie się, tak? Uważajcie, czy ktoś jest względem Was lojalny, szczery, czy nie okłamuje, czy nie kręci, czy nie zataja czegoś przed Wami, bo ta siódemka mieczy ma tendencję też do ukrywania czegoś, jakiejś informacji, jakiejś wiedzy, jakichś słów, no, które mogą później troszeczkę namieszać, jeżeli ta prawda wyjdzie na jaw, jeżeli jakieś słowa, jakieś wydarzenia wypłyną na wierzch. Tutaj mamy jakby chwilowy jakiś podbój, ewentualnie no, szóstka buław, zdobyłam Cię, zdobyłem, tak? Cieszę się tą relacją, paść denarów, dajmy sobie szansę, tak? Planujemy coś tutaj dalej. Być może jest jakiś wyjazd, przyjazd, może to też dotyczyć osób, które są w relacji, w związkach na odległość, bądź poznały kogoś, tak? Ryba chyba jest zakochana, ewentualnie jest to przyjaźń, początki jakiejś delikatnej relacji budowanej na pięknej przyjaźni, to znaczy dobrze Wam się ze sobą rozmawia, macie wspólne tematy, zainteresowania, lubicie spędzać ze sobą czas, no coś Was tam ku sobie ma, tak? Więc te rybki, które teraz właśnie odnalazły takiego partnera bądź partnerkę, no widać, że są bardzo zaangażowane i emocjonalnie czują, że to jest to coś, tak? Że to jest to nadawanie na tej samej fali, jest ten emocjonalna więź. No w połowie miesiąca w ogóle dużo prezentów, spotkań, miłych wyjść, gdzieś randek. Mogą pojawić się wyznania, uczuć miłości, nawet jakieś deklaracje. Ryba może stracić głowę dla kogoś. Będzie bardzo zakochana i naprawdę w fajnym humorze. Dąży do stabilizacji, czyli stały związek. Traktuje poważnie tą relację. Chce się zaangażować i chce zbudować coś trwałego. Nie w głowie jej romanse, jednak oczekuje tego w zamian od partnera bądź partnerki, tak? Jest szansa na stworzenie stałego związku. Z otoczenia, tak jak powiedziałam, może być lew, może być rak, może być panna, ale może być też ktoś inny. No ktoś tutaj do Was jedzie, ktoś tutaj przyjeżdża, może kogoś niebawem będziecie witać. Jest umówione spotkanie, może ktoś chce się do Was przeprowadzić już, tak? Próbujecie już tutaj razem, no nie tylko tak jak do tej pory, taki wolny związek, ale być może już właśnie ten pierwszy krok w celu próby zamieszkania ze sobą razem, stworzenia już takiej stałej, prawdziwej, oficjalnej relacji. Ktoś jest bardzo zaangażowany, zainteresowany bardzo, ktoś pewny siebie, może już nawet zakochany, atrakcyjna jakaś osoba, która no niebawem spędzi z Wami miło czas. Ktoś już do Was jedzie, moi kochani. No i co? Dziewiątka denarów, zastanawiacie się, czy będzie Wam razem dobrze. Czy jakby jakiś taki okres próbny, który przed Wami, jeżeli chodzi o jak to mówią, pierwsze śliwki robaczywki, czyli takie docieranie się, poznawanie bliżej, no czy to wszystko wypali, czy będziecie razem szczęśliwi, czy wspólnie zamieszkacie, jak to wszystko będzie wyglądało, tak? Czy jest szansa naprawdę na stworzenie szczęśliwej, trwałej relacji. Koniec miesiąca, karta Rydwan, więc tutaj rybka będzie miała wszystko pod kontrolą. Możliwy wspólny jakiś wyjazd z ukochanym partnerem bądź partnerką, ewentualnie ktoś do Was przyjedzie, Wy do kogoś jedziecie. Emocje, uczucia pod kontrolą, więc tutaj rybka na pewno nie będzie się od razu zdradzać, nie będzie tracić głowy, tylko to wszystko jest takie, taka samokontrola, tak? Pilnuje siebie, żeby no być może też za bardzo, czasami jak się za bardzo to zainteresowanie okazuje na samym początku, no to zależy na kogo się trafi. Różnie to może być odebrane i wykorzystane.
Ale ogólnie osoby samotne mają szansę kogoś poznać i to może być z tego naprawdę piękne uczucie. W stałych relacjach, myślę, że po jakichś trudnych tutaj sytuacjach, cichych dniach dacie sobie kolejną szansę, zażegnanie kryzysu, też wspólne jakieś plany na przyszłość. Ryba jest zakochana, jest szczęśliwa. Jeżeli były jakieś problemy, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, pracę, bądź częste wyjazdy partnera, bądź partnerki, też sobie to wszystko wyjaśnicie i w jakiś sposób nawzajem wynagrodzicie, tak? Zobaczmy jeszcze tego króla mieczy. Kto to był? Czy padły kiedyś jakieś ostre słowa, czy były jakieś rozmowy na temat rozwodu? Karta głupca. No ktoś niepoważnie, głupio się zachował, tak? Nierozważnie, ewentualnie zaryzykowaliście, mimo że ktoś jest wdową, wdowcem, tak jak mówię, po rozwodzie bądź po stracie bliskiej osoby. Może były dzieci z tej relacji i dlatego ryba do tej pory jakoś się wahała, tak? Bo była bardzo ostrożna, taka zdystansowana, no bo wiadomo, jeżeli przedstawiamy dzieciom nowego partnera bądź partnerkę, no to wszystko jest takie delikatne, trzeba uważać, trzeba obserwować emocje, starać się, żeby nikogo nie urazić, nie zranić, żeby nikt nie czuł się odtrącony, niechciany i w jakiś sposób pomijany, tak, w tym wszystkim. Więc tutaj być może też niektóre rybki długo wahały się, zanim oficjalnie tutaj zdecydowały się spróbować z kimś na poważnie. Ogólnie szczęście i miłość będzie Wam dopisywało, jeżeli jakiś wyjazd na pewno będzie udany. Może ferie zimowe, wspólnie spędzone. No i co, kochani? No, w marzec wchodzicie bardzo szybko, z szybką energią, więc ta relacja, te emocje między Wami pięknie, szybko się rozwijają. Zobaczymy, co dalej z tego będzie w marcu. Na ten moment życzę Wam wszystkiego dobrego, czyli o sprawy zawodowo-finansowe i uczuciowe nie musicie się martwić. Zdrówko też powinno Wam dopisywać, więc pilnujcie tylko, pilnujcie się, żeby tam Was gdzieś nie zawiało, nie przewiało, ciepło się ubierajcie, witaminka D3, witaminka C, zdrowe odżywiania, na pewno wszystko będzie ok. Życzę Wam wspaniałego, udanego miesiąca. Teraz zobaczmy sobie, jakie jest przesłanie anielskie dla rybek. Taki kangurek. Dawanie i przyjmowanie. Działanie całego wszechświata opiera się na cyklach podobnych do wdechów i wydechów. Jeśli ograniczasz się do wydechów, dawanie, lub wdechów, przyjmowanie, wypadasz z rytmu wszechświata. Pamiętaj, żeby każdy wdech w swoim życiu zrównoważyć wydechem, a utrzymasz w ten sposób optymalny stan zdrowia i energii. No właśnie. Harmonia, równowaga, spokój. Wszystko poukładane w życiu, zorganizowane, żeby nie wypaść z tego rytmu, tak? Wtedy wszystko, kochani, będzie dobrze. Zobaczmy, co jeszcze aniołki na podsumowanie nam powiedzą. Bądź cierpliwy, wszystko ma swój czas, kochana rybko. Więc uspokój się, nie denerwuj się, po prostu chwileczkę musisz poczekać. A na pewno niebawem zobaczysz efekty swoich działań. Będziesz z nich bardzo zadowolona. Bardzo udany, pogodny, wesoły miesiąc, bez żadnych jakichś takich, powiem Wam, niemiłych niespodzianek. Osoby, które starają się o pożyczkę bądź kredyt, zwłaszcza na, nie wiem, no, jakiś wyjazd, może kupno samochodu, ewentualnie coś związanego z nieruchomościami, jak najbardziej dostaniecie te pieniądze, więc tutaj się nie martwcie, tylko pamiętajcie, żeby wszystko sprawdzać, zwłaszcza coś, co jest być może niejasne, jeżeli chodzi o planowanie. Jeżeli coś wydaje się podejrzane i trzeba skupić na tym swoją uwagę, zastanowić się, pomyśleć. Tam mogą być jakieś ukryte, no gdzieś tam jakimś drobnym druczkiem słowa pisane,
zwróćcie na to uwagę, jeżeli w banku zwłaszcza podpisujecie jakieś umowy teraz, czegoś nie rozumiecie, niech pracownik banku Wam wytłumaczy takim językiem, jaki przedstawi tę umowę jasno i czytelnie dla Was, tak? Bo to Wy na kilka bądź kilkanaście lat wiążecie się umową z bankiem, Wy będziecie płacić raty, więc tutaj mówię oczywiście do osób, które o pożyczkę się starają, żeby były zapoznane ze wszystkimi szczegółami, które gdzieś tam nie do końca mogą być jawne, zakryte. No i pośpieszcie się z decyzją jakąś, tak? Pośpieszcie się z jakąś decyzją, zwłaszcza jeżeli planujecie wyjazd z Polski, bądź wyjazd z jakiegoś kraju zagranicznego do Polski, żeby nie przegapić terminu, żeby po prostu wszystko sobie według swoich planów, zamiarów, harmonogramów zrealizować. Wszystkiego dobrego, kochani, Wam życzę. Pamiętajcie, czytanie ogólne na pewno nie dla wszystkich. Może dla jednej rybki, może dla 10, nie wiem. Sprawdźcie znak ascendentalny. Zdrówka, miłości i pogody ducha Wam życzę. Pozdrawiam serdecznie i do kolejnego razu. Do usłyszenia.